No dobrze, to jesteśmy w rundzie drugiej, jeżeli chodzi o pojedynek Krzysztof Stanowski, gazeta wyborcza. No więc strzelam, bez satysfakcji, w zasadzie to strzelam odruchowo, strzelam, bo muszę, bo jak można pozostawić te wszystkie bzdury, które oni wygłaszają, którymi się bronią, bez żadnego słowa komentarza. No i proszę państwa, co się okazuje? No, cicha woda, my i jest ktoś, kogo nie doceniłem, i chyba nikt nie docenił, jeżeli chodzi o całą tę nazwijmy to. Aferę, a mianowicie redaktor Maria Korcz, która okazuje się, że jednak jest, że tak powiem, groźniejszym przeciwnikiem, niż by się to na pierwszy rzut oka wydawało. No i zdaje się, że Krzysiek też jej do końca nie docenił, ale dopiero później sobie przypomniał właśnie o słynnych mailach. Tak, tego nam brakowało przy ostatnim materiale, który tworzyłem na temat tej całej afery, tego całego artykułu, tak jakichś tam wątków sądowych. Teraz Krzysztof Stanowski postanowił się podzielić mailami, które redaktor Korczy napisała do jednego z, z głównych sponsorów kanału Zero. No i muszę powiedzieć, że tutaj generalnie oczy jak 5 zł mi się zrobiło, kiedy pierwszy raz to czytałem i ja absolutnie rozumiem oburzenie wielu z Was i dostałem też wiele w komentarzach takich próśb do tego, żeby się odnieść, no bo teraz mamy maile. No i w tym kontekście oczywiście jest dużo pytań cały czas o ten słynny działanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, tak? bo wszyscy tutaj jakby żyją tą koncepcją prawną, ta, którą można byłoby ewentualnie gazetę wyborczą ukarać. No więc może zaczynając od początku, Krzysztof Stanowski rozprawia się z redaktor Korcz i ona tutaj moim zdaniem w ogóle wychodzi na takiego lidera, bym powiedział, jeżeli chodzi o stopień naruszeń względem kanału sportowego, pfu, kanału Zero czy Krzysztofa Stanowskiego. No na początku tego się tak, no nie do końca było to widać. Mieliśmy słynne wideo, które pojawiło się na profilu gazety Wyboczy, w którym y, pani redaktor, no co, nasze instynkty pierwotne musiały nam mówić po obejrzeniu tego wideo, że to jest taka miła, ciepła osoba, no może się znalazła trochę nie w tym miejscu, w którym powinna się znaleźć, tak? No wystawiono ją troszeczkę na przeciwnika no, z innej kategorii wagowej, może w ten sposób. No ale okazuje się, że ta cicha woda, ta no, wrażliwa osoba, która by się tak wydawała, no przecież taka prawda, zdenerwowana na tej kamerze, tak trochę jej się ten głos załamywał. Krzysztof Stanowski mówi, że to wszystko były żarty. No, kto by pomyślał, kto by pomyślał, że takie właśnie maile można pisać do sponsorów drugiego medium, tak, z jakimiś tam pytaniami. No, i teraz oczywiście to się jakoś tam przekłada na ewentualnie to, czy można byłoby w sądzie dochodzić tutaj jakichś roszczeń związanych z czynem nieuczciwej konkurencji. Ja od razu powiem, ja to jest krok w przód i jest parę rzeczy, nad którymi dodatkowo można byłoby się za, zastanowić. Ale ja dalej nie do końca jestem fanem tej koncepcji, jako najbardziej skutecznej, którą można byłoby ewentualnie tutaj jakoś w pułapkach dać gazecie wyborczej, żeby więcej takich rzeczy. Nie robiła. Nie wykluczam absolutnie tego, że można byłoby to zrobić, tylko po prostu w myśl takiej bardziej optymalizacji i tego, jak można lepsze efekty osiągnąć różnymi działaniami. Uważam, że to nie byłoby najbardziej skuteczna droga, ale tymi pytania, te pytania nie pozostają bez żadnego wpływu na całą tę sytuację. Tutaj pani redaktor Korcz okazała się taką, bym powiedział, no, że kiedy już siada do tej swojej klawiaturki, tak, no to zamienia się troszeczkę w takiego tutaj. Drapieżce, tak, i te pytania są bardzo, bym powiedział, zaczepne, ofensywne, tendencyjne, z tezą, mają takie bardzo, jak to się mówi, pejoratywne zabarwienie i kierowane do sponsora jakiegoś tam podmiotu, tak, jakiejś tam, no tutaj nazwijmy to, firmy, mogą wywoływać pewne negatywne wrażenia i na temat osoby czy też podmiotu. O którym mowa, czyli tutaj Krzysztofa Stanowskiego i całego kanału Zara, czy też przedsięwzięcia, któremu firmuje. Po pierwsze, co mi się tutaj rzuca, jeżeli chodzi o problem tych pytań, tak? czyli dlaczego portal pracy zdecydował się na wspieranie dziennikarza sportowego, którego działalność zakrawał portal plotkarski, którego, który duże nakłady pieniężne przeznacza na śledzenie życia celebrytek, jak Natalia Janoszek czy Karolajn Derpieński. No to pytanie jeszcze jakoś tam, powiedzmy, się mieści. Nie ma tutaj jakichś takich mocnych sugestii. No, co prawda, wybija się rzecz, że no nagle Krzysztof Stanowski jest osobą, która no w jakiś sposób jego działania, czy też aktywność zawodowa po prostu nie jest spójna z jakimiś wartościami tego podmiotu, tego sponsora, do którego to pytanie było kierowane. No tutaj w tym pytaniu akurat jeszcze nie widzę do końca jakiegoś tam mocnego uderzenia, no ale już już widać, że na pewno jest to jakaś tam forma, no, Czepki. kolejne pytanie. Dlaczego więc firma będzie wspierać finansowo twórcę, który w przeszłości żartował z ofiar pedofili, posługuje się wulgarnym językiem i to cytat, którego użyto w odniesieniu do dziennikarza Sławomira Sierakowskiego o małym huku? Prowadził w przeszłości programy pod wpływem alkoholu, zapraszał do programu osoby z poważnymi zarzutami, m.in. o pobicie na przykład anitrozyniak. No i tutaj jest taka cała składanka różnych, że tak powiem, grzechów rzekomych Krzysztofa Stanowskiego, z, którego, z którymi się tam dziennikarz zwraca, dziennikarka się zwraca do firmy. No i powiem szczerze, że mocno. Wyselekcjonowany materiał, jeżeli chodzi o który no, stawia Krzyśka Stanowskiego w bardzo negatywnym świetle. No, w ramach takiej rzetelności dziennikarskiej obiektywizmu, no jednak nie byłbym taki tendencyjny, no bo Krzyż, Krzysztof Stanowski ma dużo też gdzieś tam ze sobą, bardzo pozytywnych inicjatyw, a tutaj się tak wyselekcjonowano takie pojedyncze, jakieś być może nawet wyrwane z kontekstu rzeczy. Ja pamiętam na przykład, co, o co chodziło ze sprawą ze Słowomira Sierakowskiego, <grych> akurat. No tutaj się nie dziwię, że padło takie stwierdzenie, bo po prostu akurat Sławek Sierakowski w tej sytuacji wobec Krzyśka się zachował bardzo, bardzo, bardzo nie w porządku. No ale że publicznie go tak nazwał, no to może go i znieważył. Tutaj trochę się stawia tego sponsora kanału w takim. Pod ścianą, tak, bo naprawdę nie ma dobrych odpowiedzi na, te, na tak zadane pytanie. I dalej zdecydowało się na finansowanie osoby, która w przeszłości drwiła z osób transpłciowych czy homoseksualnych, czy oznacza to, że takie są wartości reprezentowane przez firmę i co zmieniło się do, od czasu kampanii, które wspierały różnorodność. Czyli znowu jakiś tam zarzut, że no, pod Adresem Krzysztofa, gdzie zaczynamy się bardzo, bardzo, bardzo mocno ocierać w tym ostatnim mailu, tak, o y, jakąś tam formę zniesławienia, tak, bo tutaj nie trzeba się dopuścić zniesławienia publicznie, tak, żeby każdy o tym wiedział. Można to zrobić właśnie w taki sposób, że się pisze maile do jakiegoś tam podmiotu i, i się w ten sposób podważa, czy też zarzuca zachowanie, tak, czy dopisuje się takie przywary, które gdzieś tam mogą w jakimś tam stopniu poderwać zaufanie do danej osoby, czy też, no, obniżyć, poniżyć ją w jakiś sposób albo tutaj wpłynąć po prostu na firmę, żeby, no, w związku z tym, że no skoro gazeta twierdzi, że Krzysztof Stanowski to taka, a nie inna osoba, no to, no to może jednak zerwiemy z nim współpracę. Ale ja też chciałbym sobie jasno, tutaj jasno powiedzieć. Ja myślę, że wszyscy sponsorzy kanału Zero czy Krzysztofa Stanowskiego oni doskonale wiedzieli, z kim wchodzą w, we współpracę. To, przecież to, to trzeba być chyba pod jakimś kamieniem siedzieć razem z redaktorem KORCH. Żeby nie wiedzieć, jaki jest Krzysztof Stanowski, co mówił, tak, no wybrać jakieś takie pojedyncze, nie wiem, wulgaryzmy czy coś, i nagle robić z niego nie wiadomo kogo. No, te pytania są dosyć tendencyjne. Czy środki, które kanał Zero otrzyma od Just Join IT, będą pokrywały koszty prowadzenia w sprawie Karolin Derpińskiej śledztwa? A co was to generalnie obchodzi, tak? No, jakby do czego zmierza? Do czego to wszystko zmierza? Jeżeli miałbym na przykład stanąć przed dylematem, czy no, iść z tą sprawą o czynnie uczciwej konkurencji, tylko ja dalej podtrzymuję to, co mówiłem w poprzednim wideo, że tu jest problem z tym, że jest parasol dotyczący działalności dziennikarskiej i prawa prasowego, które po prostu. W pewnym sposób przysłaniałoby możliwość wywodzenia, że to jest konkurencja między dwoma firmami. Ja, ja rozumiem, jakby, że to może oburzać, ale ja podchodzę do tego jak praktyk. Tak? Ja chcę mieć rozwiązanie, które przyniesie najlepsze efekty. A tutaj po prostu zawsze mierzyłbym się z odpowiedzią z drugiej strony, że to jest wszystko w ramach działalności dziennikarskiej i prawda, my możemy być w jakimś tam błędzie, możemy tam, można się z nami nie zgadzać. No bo ewidentnie te pytania mają takie trochę podłoże ideologiczne, tak? Mniej tutaj chodzi. O jakąś tam bezpośrednią nie wiem, konkurencję między tymi mediami, tak? tak? jak to firmy między sobą konkurują, tylko tutaj chodzi, to jest takie zabarwienie ideologiczne, tak? Wiadomo, że gazeta wyborcza też ma jakieś tam swoje, no jest, można ją jakoś tam szufladkować. I to by się po prostu, moim zdaniem, mogliby się tym zasłonić, tak? nawet jeżeli to są czyny nieuczciwej konkurencji to tak czy inaczej uważam, że mieliby dosyć silną obronę w tym, że to jednak jest działalność dalej dziennikarska i po prostu mieli do tego prawo, więc jeżeli chodzi o takie powództwo, no to powinno być oddalone, bo po prostu nie wykazali, też to, co mówiłem w ostatnim wideo, że celem ich działalności było przysporzenie sobie korzyści, ewentualnie spowodowanie szkody. Można to oczywiście w ten sposób pokazać, ale wmówić, znaczy udowodnić Gazecie Wyborczej, czy pani Korczukowskiemu, że ich celem to było, Popełnienie takiego czynu względem swojego konkurenta jest w praktyce bardzo ciężkie. Zresztą tego typu zachowania, one nie są jakimś takim, bym powiedział, nowym, jeżeli chodzi o działania dziennikarzy. Dziennikarze często gdzieś tam jeżdżą, wpadają do różnych firm osób, polityków, tak, z jakimiś ciężkimi pytaniami na temat nie wiem, określonych zdarzeń, które w jakiś tam sposób budzą zainteresowanie publiczne. Krzysztof Stanowski poniekąd też coś takiego zrobił, tak? i dlatego chcę, żebyście po prostu widzieli, że tutaj pewne określone konteksty są istotne. Na przykład tutaj jest ten podnoszony argument, że podobną kwerendę po sponsorach zrobiła wyborcza, jeżeli chodzi o TV Republika. I tutaj nie było jakiegoś wielkiego wzburzenia, no bo mamy TV Republika, która gdzieś tam prawda, ideologicznie bardzo niewielkiej liczbie osób, powiedzmy, się podoba. I nagle nikomu to do końca nie przeszkadza, że ktoś tam trochę tych sponsorów, że tak powiem, kolokwialnie ciśnie, żeby się z, tej, z tych wszystkich współprac z, tym, z tą telewizją wycofali z jakichś tam względów. No ale tutaj mamy trochę taki, bo znowu, znowu mamy ten ideologiczny aspekt, tak? Nie ten nieuczciwej konkurencji, tylko bardziej ten ideologiczny. Ale efekt, efekt jest ten sam. No i w tym momencie. Jeżeli już doszło do ataku na kanał 0, no to trochę wszyscy inaczej na to patrzą, Tak no bo już akurat Krzyśka Stanowskiego ciężko posądzać o, o grzechy jakie ma czy to co za uszami ma TV Republika. I Już tak trochę nam się mniej chce, tak? Tutaj jakoś z tym pogodzić, że tego typu praktyki są stosowane. No i teraz to nie jest takie ścisłe, dokładnie taki, taka sama sytuacja, ale w drodze pewnej analogii, bo też tak trzeba często pewne rzeczy badać. Zobaczcie, pamiętacie może sytuację, jak Krzysiek jechał do Wielunia, kiedy ogłoszono tam galę. Ja nie wiem, to chyba Marcin Najman w ogóle organizował, która była sygnowana twarzą słynnego słowika, tak, czyli gangstera. No i to tak oburzyło Krzyśka, że do tego stopnia, że aż tam pojechał, tak, zrobił wokół tego też takie zamieszanie. Pojechał do burmistrza czy prezydenta Wielunia, tam był z nim cały wywiad, i w trakcie tego wywiadu. Ja lubię tyle turniej, muszę panu powiedzieć. I chciałem panu taki mini teleturniej zrobić. Podkopywał cał, cały czas te gale. To też można byłoby w jakimś tam stopniu podciągać pod czynnie uczciwie konkurencję, no bo mamy jakąś tam galę, która jest organizowana, no i pojechał do jednego ze sponsorów, powiedzmy, tej gali, tak, czyli podmiot, podmiotu, który gdzieś tam udzielił jakiejś tam hali i sygnował też nazwów, że tam miasto się chwaliło tym, że taka gala świetna w ogóle będzie u nich organizowana. I to też było wpływanie w pewnym stopniu na jakiś tam podmiot, który współpracował z Marcinem Najmanem, tak. No to też można było. Byłoby rozumieć jako czyn nieuczciwej konkurencji, no ale no, dla każdego racjonalnego człowieka y, oczywiście ta y, akcja kojarzy się bardzo racjonalnie, bo Krzysiek jedzie i po prostu walczy o to, żeby nie było gal sygnowanych twarzą gangsterów, że to jest absolutnie niesłuszne. Zresztą ja się w pełni zgadzam, tak? Tutaj nie ma w ogóle pod, co do tego żadnej dyskusji, żeby tak ubarwiać te i legitymizować w jakiś sposób i elementem popkultury robić osoby, które dopuszczały się bardzo. Ciężkich przestępstw w przeszłości. jakby no 99% pewnie ludzi, którzy się tym interesowali, podzielało jego tutaj inicjatywę, tak? Ale efektywnie robił mniej więcej to samo, bo wier wierzył w coś, co tutaj było akurat oczywiste. I tak samo można spojrzeć na zachowanie gazety wyborczej, tak? W sensie w taki sposób mogłaby się bronić, bo ja, gdybym musiał napisać taki pozew, no to bym się myślał cały czas, jak oni się będą bronić. Więc oni mogą. Tak naprawdę powiedzieć to samo, że oni głęboko wierzą w to, że to co robi Krzysztof Stanowski jest złe. Oni mają prawo do swojej jakichś tam poglądów, ideologii, spojrzenia, tak, oceny Krzy Krzyśka Stanowskiego i po prostu obawiałbym się cały czas, że to by ich chroniło w takim procesie o nieuczciwą konkurencję. Natomiast wracając do tego, do tych maili. I naszej redaktor Cichej Wody. I tutaj przestrzegam wszystko Stanowskiego, bo pani, pani redaktor już okazało się, że niektóre rzeczy bierze zbyt dosłownie do siebie. A Krzysiek w swoim filmie tak bardzo zapowiadał, że ją tam będzie przytulał i w ogóle i by utulił. Raczej bym ją utulił. Przytulił. Ty patrz, żebyś nie miał z tego jakichś zarzutów. Ty patrz, żebyś ty nie miał żadnych zarzutów. Żebyś ty nie potrzebował tej pomocy prawnej, co ją tam oferowałeś, pani redaktor Korcz. No dobra, ale to żarty na bok. Te pytania natomiast, no, umówmy się, skandaliczne w dużym stopniu, są tak tendencyjne i pod taką tezę, że uważam, że wpadają w ramiona tutaj albo zniesławienia, albo naruszenia dóbr osobistych. I też oczywiście to nie będzie łatwa ścieżka, nie jest taka oczywista, i też zaraz za chwilę powiem dlaczego, ale uważam, że to jest lepsza i bardziej skuteczna droga do tego, żeby osiągnąć ten efekt, tak? Bo ja jestem przekonany o tym, że Krzysztof nie będzie się z tym tam po sądach tułał, bo mu się po prostu nie chce i szybciej. Rozkłada na czynniki pierwsze gazetę wyborczą. Problem z tymi pytaniami zaczyna się od tego, że na nie nie ma dobrych odpowiedzi. W sensie, nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym przy tak zadanym pytaniu Sponsor może swobodnie udzielić pytania. Takie pytania, gdyby pani redaktor Core chciała zadawać w sądzie, to by zostało szybko by została uchylone. Natomiast no, ona ma wiadomo, że większą swobodę, czy też dziennikarz ma większą swobodę i, i no, to też trochę świadczy o warsztacie, w jaki sposób formułuje pytania. Natomiast ja nie widzę po prostu możliwości, żeby sponsor dobrze odpowiedział na, na to pytanie. Co ma powiedzieć? E nie, twierdząco, tak, właśnie podzielamy taką wizję, jaką pani redaktor zakreśliła w tym całym pytaniu, albo nie, o, dziękujemy za zwrócenie uwagi. Może jednak zerwiemy tę współpracę, no nie byliśmy tego świadomi. To jest Faktycznie zagonienie trochę sponsora w kozi róg i tak naprawdę w związku z tym, że nie ma dobrej odpowiedzi na te pytania, mogłoby się nagle okazać, że każde słowo, które zostało użyte w, takim, w takiej odpowiedzi, zostałoby znowu w jakiś tam sposób przeinaczone i ocenione przez pryzmat tych wszystkich zarzutów, które, czy też łatek, który próbuje się przykleić Krzysztofowi Stanowskiemu. Więc wcale się nie dziwię, że ci sponsorzy nie mieli ochoty na to, żeby w jakikolwiek sposób odpowiadać pani redaktor Korcz. Redaktor Głuchowski się podłożył, tak? Krzysztof miał używanie. Trudno było się spodziewać czegoś innego. Myślę, że w dużym stopniu wyręczyli go też po prostu odbiorcy tego artykułu, tak? Którzy no, mieli okazję się zapoznać się z tym materiałem i już wcześniej zrecenzowali, co myślę na temat takiej obrony tego artykułu, takiego sprostowania. No, tam tego nie było. Ja też w poprzednim filmie zwracam uwagę, gdzie jest problem, który dalej jest niezaadresowany. Naprawdę, już nie, nie kopmy leżącego, tak? Zostawmy to sobie na. No po prostu to zostawmy. Tezy i zachowania, które próbuje się przypisać Krzysztofowi Stanowskiemu w tych pytaniach, które są jakby oczywiste i tam się właśnie dotyka kwestii osób homoseksualnych, transpłciowych, że jest jakimiś prawda, nie wiem, śledzi celebrytki i tak dalej. No tutaj jesteśmy myślę mocno w obszarze naruszenia dóbr osobistych i ewentualnie zniesławienia. Bo, bo to się w sumie samo komentuje, tak? I, I po prostu widać, co chcą osiągnąć dziennikarze w tym wypadku, i znowu trzeba byłoby to na to spojrzeć przez pryzmat jakiejś rzetelności dziennikarskiej, obiektywizmu, bo te pytania absolutnie nie wydają się obiektywne. Tak? zresztą redaktor Korcz sama się sprzedała, mówiąc, że. Powstał on wtedy dlatego, że było dla mnie sporym zaskoczeniem to, że taka współpraca w ogóle ma miejsce. Deklarowane przez Just Join IT wartości nieco odbiegają od tych, które znajdziemy na przykład na kanale Zero. No, była zdziwiona, że taki podmiot jak Just Join IT chce współpracować z kanałem Zero, no bo przecież oni mają takie, taką ideologię w sensie czy takie wartości wyznają i w takich akcjach, w sensie wspierających równouprawnienie czy tę równość brali udział tak i je jakoś tam sygnowali, a później się z kanałem Zero zbratali. No, i pani redaktor Korcz poczu poczuła się tutaj zainspirowana do tego, żeby ewidentnie pokazać, jaki jest jej pogląd na kanał Zero i Krzysztofa Stanowskiego i to, co w życiu robi. Była próba przypięcia łatek, które są absolutnie nieuprawnione, tak? I przede wszystkim, że to, że w dużej mierze niektórych wiadomości. Komunikatów Krzysztofa Stanowskiego nie zrozumiała, i tu bym widział właśnie ewentualnie podstawy do tego, żeby gdzieś poszukiwać satysfakcji. albo dobra osobiste, albo zniesławienie. Z tym, że nie będzie to też taka usłana różami ścieżka. Tak, to też nie jest takie do końca wszystko ładne. I moje powątpiewanie, które też się gdzieś tam może przebijało w ostatnim filmie, ono nie wynika z tego, że ja po prostu nie wiem jestem po jakiejś ze stron tutaj osadzonym, bo absolutnie nie o to chodzi. Tak? No, negatywnie oceniam na pewno gazetę wyborczą w tym wypadku za swoje działania, natomiast muszę też tutaj uczciwie powiedzieć, że nie każde takie nawet czasami można powiedzieć, skandaliczne zachowanie będzie podpadało pod jakieś, pod jakieś paragrafy. Ja też miałem okazję się o tym przekonać na własnej skórze w sensie zawodowym, bo tutaj nie będzie żadną, żadną zdradą tajemnicy z mojej strony. Że adwokat mój patron, adwokat Jacek Zagajewski, którego pracowałem, to jest, można sobie sprawdzić w internecie, reprezentowaliśmy Jurka Owsiaka w, i, i Wośp w procesie przeciwko pewnemu blogerowi, nie będę mu tutaj robił reklamy, który go pomawiał o różne rzeczy. No i widzieliśmy w tym, i też Wośp czy Jerzy Owsiak widział w tym już trochę przesad, trochę, no nawet nie trochę przesadę. Gdzie po prostu no, ocierało się o zniesławienie, tak, bo były zarzuty bardzo poważne zarzuty o różnego rodzaju malwersacje finansowe, o czerpanie korzyści, tak to, to, co się powtarza generalnie w jakiejś tam przestrzeni, w jakim tam, wiadomo, w określonych kręgach. No, i ten pan postanowił właśnie różne takie paszkwile pisać na temat Jurka Owsiaka i też go no, tam określać w taki barwny sposób, tak? bo ten pan miał taki ostry, cięty dosyć język. Przypadł mi taki udział w tej sprawie, nie bezpośrednio na rozprawach, ale no, przygotowanie całej tej otoczki, dokumentacji, później odwołanie się od wyroku pierwszej instancji. I tam były ewidentne, wiecie, zarzuty o to, że właśnie pieniądze kradnie, to tam, to My wykazywaliśmy, że nie, mieli żadnych, nie miał żadnych dowodów, żadnej podstawy do tego, żeby takie tezy stawiać, tak? Bo wziął sobie jakieś tam, z tego co pamiętam, dokumentację spółkową, w Ośpiu, tak, coś tam pomnożył, podzielił, zastanowił, jakby mieszał wszystko. No, dosłownie nic tam się nie zgadzało, to widzę, że taki. Na chłopski rozum przeprowadził swój audyt, i tutaj akurat sąd to potwierdził. Także no. Może nie jest to jakaś tam analiza profesjonalna, może nawet konkluzje są błędne, ale ten pan w ramach wolności słowa miał prawo wyrażać swoje opinie na ten temat i te konkluzje, do których doszedł na podstawie tej analizy, tej całej dokumentacji. No i to no dla mnie to był szok i niedowierzanie, że można nie dość, że kogoś w bardzo wulgarny sposób określać, przypisywać bardzo negatywne cechy zachowania i też właśnie to, że się dopuszcza wręcz przestępstw. To sąd generalnie powiedział, że tam nie ma, nic się nie stało. Tam w końcu też Jerzy Owszak odpowiedział z niewagą na, na to jego zachowanie, więc w sumie nie będziemy tutaj za nic karać. I od tamtej pory ja po prostu wiem, że jakby poprzeczka, którą trzeba przeskoczyć, jeżeli chodzi o przypisanie komuś czynu zniesławiającego, tak? znaczy, czynu zniesławienia, czy też na przykład naruszenia dóbr osobistych. Ona nie jest taka niska, tak? jakby się tam komuś kojarzyło. To nie możecie wierzyć też w coś takiego, że o, ktoś narzucił, o tak, to jest naruszenie dóbr osobistych, albo o to jest zniesławienie. Wiecie, to, 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 to nie są łatwe rzeczy. Te, te sprawy tam się każde słowo dzieli na czworo i to, to nie są proste analizy, to są bardzo długie zazwyczaj wywody. Wyroki sądów bywają najdłuższe, po prostu tam jest takie. Tyle pisaniny, tyle tam zastanawiania się nad kwestiami właśnie, a to wolno, ważenia, a to wolność słowa, a dobre imię, a godność, a to, a tamto. Dużo rzeczy się tutaj bada i nie jest łatwo kogoś za coś takiego skazać. I ja się też o tym osobiście przekonałem. Ostatecznie, żeby już tylko tak zamknąć klamrą tę historię, pan bloger został skazany, ale sąd nie dopatrzył się zniesławienia w jego zachowaniu, tylko znieważenia, czyli po prostu, że posługiwał się względem Jerzego Wsiaka takimi sformułowaniami, które są. No były już grubą przesadą, tak? nie będę tam ich cytował, ale no generalnie cała koncepcja zniesławiania, która wydawała się wtedy oczywista, no legła i sąd odwoławczy, oczywiście, w jakimś na stopniu podzielił nasze argumenty, ale mimo wszystko, z tym zniesławieniem to nie było tak, tak do końca. Więc dlatego też mówię o tym często, że czasami za te błądzenie. No, jakaś tam odpowiedzialność prawna nas ominie w tej sytuacji. Tutaj myślę, że można byłoby próbować, także to nie byłaby sprawa bez sensu i można byłoby się boksować, ale po co robić sprawy, po co mnożyć procesy, jak tutaj w ramach tradycyjnego pojedynkowania się można po prostu załatwić sprawę od ręki, i tak też Krzysztof uczynił. W tym momencie ja tylko konkludując cały ten wywód mogę powiedzieć, że panią redaktor korczy, że już znudzą, znudzi pisanie takich artykułów czy praca w dziennikarstwie, to myślę, że ma absolutnie zadatki do tego, żeby zostać dobrym prawnikiem, bo to nie wszyscy prawnicy są super wygadani. Są prawnicy, którzy są taki takie cicha woda, taki ułożony, taki spokojny, ale jak siądzie do klawiatury, jak ten napisze, jak dojedzie, i tutaj jest właśnie coś, co może Wam się spodobać, bo tutaj akurat można naprawdę bardzo, bardzo dużo i nikt się nie będzie czepiał, nikt nie będzie robił filmów na ten temat. Naprawdę, akurat wolność słowa, że tak powiem, tutaj ma bardzo, bardzo, bardzo poszerzone granice. Więc można też zadawać takie pytania. Co prawda trzeba trochę to dostosować, bo ten sąd może uchylać, ale generalnie zachęcałbym, bo pani redaktor Korcz zdradza tutaj talenty, że ma naprawdę. Spory potencjał i spory pazur, że tak powiem, do tego, żeby takie zaczepne, bardzo żywiołowe pisma pisać. Także zachęcam. Zresztą redaktora Głuchowskiego również, bo u nas akurat w branży jest tak, że pełnymi garściami czerpie się z. Dorobku innych. Mam tutaj na myśli, że przy sporządzaniu różnego rodzaju pism, y, wniosków, apelacji zlewa i tak dalej, bierze się system informacji prawnej, bierze się podręczniki i stamtąd kopiuj, wklej różne, prawda, mądre zdania, mądrych sądów, stanowiska. A nawet jak się wklei i się nie poda źródła, naprawdę nikt się nie będzie tam za bardzo czepiał. Może tam jakiś sąd wredny powie: A tutaj mogłeś aż tak, aż tak dużo nie wklejać tych komentarzy, ja i tak je znam nie musisz mi tutaj wszystkiego podawać, ja i tak będę jeszcze raz to czytał, więc za źródła nikt się nie czepia, nie będzie żadnych takich prawda, przykrych sytuacji, a akurat wygląda na to, że dobrze by się w tym sprawdzili, dobrze się w tym odnajdują, także wiecie, no zapraszam, no, adwokatura, czy generalnie radcy prawni, myślę, że z otwartymi ramionami nigdy łatwiej nie było zostać prawnikiem, a absolutnie widzę tutaj bardzo, ale to bardzo duży potencjał. Także, no, myślę, że to chyba już na tyle, jeżeli chodzi o tę sprawę. Dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, że wszystko, czego się tutaj dowiedzieliście, objęte jest tajemnicą adwokacką, także nikomu ani słowa. Zostawcie suba i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.